jeszcze tak dogram przed właściwym filmem, że patrząc na te wszystkie nierówności do udowodnienia metodą uzupełniania do pełnego kwadratu i patrząc w odpowiedzi, jak to jest na przykład ta nierówność, którą za chwilę przedstawię, jak ją rozwiązać i w ogóle skąd pomysł na nią, zapisujemy nierówność w takiej postaci, uzupełniając do pełnego kwadratu mamy to. I tyle mamy w odpowiedziach. I pytanie wielkie, skąd to się wzięło? No i teraz w końcu wiadomo, skąd to się bierze. I tą metodę właśnie przedstawię teraz na filmie. Środa, przed południem jeszcze, jak widzieliście. I mam taką książkę. Wziąłem sobie ją ze względu na mój ostatni filmik. Zaraz powiem dlaczego. I tutaj jest taki dział jak uzupełnianie do pełnego kwadratu, wykazywanie nierówności właśnie poprzez uzupełnianie do pełnego kwadratu i zastanowimy się nad tą nierównością. Ta nierówność była już na tym kanale rozwiązywana. Spędziłem nad nią kilka dni, żeby znaleźć interpretację geometryczną. Link tutaj się w rogu powinien ukazać. A teraz przejdziemy do tej nierówności. Ja sobie ją spiszę tutaj i zupełnie innym sposobem ją udowodnimy. Plus c kwadrat plus d kwadrat plus ac plus bd. Od razu wszystko na lewą stronę. Ja chcę z tego zrobić formę kwadratową. To znaczy, żeby każdy składnik sumy był w kwadracie. Miał stopień 2 tak naprawdę. No tutaj ten pierwiastek z 3 nie ma tego stopnia 2 jeszcze, ale mamy tu warunek, że to jest AD minus BC, to jest 1. To jak pomnożę ten pierwiastek z 3 przez 1, to się nic nie stanie. To mamy coś takiego. I teraz będziemy chcieli to pozwijać, tylko pytanie, od czego zacząć? Napiszę to wszystko jeszcze w ten sposób i te składniki, gdzie nie ma kwadratu, tylko są różne literki, tak powiedzmy nieformalnie, ja to rozdzielę na pół jeszcze, jedna druga AC plus jedna druga CA, to będzie ten składnik. Później jedna druga BD plus jedna druga DB. To będzie ten składnik. Później mam minus pierwiastek z 3 AD, to jest minus pierwiastek z 3 przez 2 AD, minus pierwiastek z 3 przez 2 DA. I to jest ten składnik. I jeszcze ten BC, tak samo, minus pierwiastek z 3 przez 2 BC, minus pierwiastek z 3 przez 2 CB. I to ma być większe równe od 0. Nie od 1, tutaj źle napisałem, tu jest 0. OK, to mamy taką nierówność i teraz zobaczmy, zrobimy sobie taki, no to się nazywa macierz, ale to jest taka tablica liczb A, B, C i D. I to, co stoi na przecięciu tych A i A, to jest A kwadrat i to jest współczynnik i to jest 1 przy tym. Tutaj też jest 1, 1 i 1, czyli te wszystkie mam wpisane w ten macierz. AC to jest jedna druga, czyli tu jest jedna druga, a to nie będę podkreślał, tu jest jedna druga i CA to też jest jedna druga, BD to jest jedna druga, a B i D to tu jest przecięcie i B i D to tu jest przecięcie, AD to jest pierwiastek minus pierwiastek z 3 przez 2 i DA to też jest minus pierwiastek z 3 przez 2, to jest takie zwykłe uzupełnianie teraz, minus pierwiastek z 3 przez 2 BC. B i C jest tu minus pierwiastek z 3 przez 2 i minus pierwiastek z 3 przez 2 i CB, a jeszcze jest AB, nie, AB nie ma, AB jest 0, nie mamy tutaj składnika AB i CD nie mamy, BC jest, czyli wygląda tak, nie mamy składnika AB, tutaj nie ma czegoś takiego w tej sumie. Więc dałem 0. OK, to zrobiłem sobie taką tablicę liczb i teraz tą lewą stronę, czyli tak naprawdę to, nazwę sobie jako f od x, f od ABCD, bo to jest funkcja czterech zmiennych A, B, C i D, no to jest to A kwadrat. OK, no to wiemy, co to jest, to sobie tą lewą stronę tak nazwę. I tworzę funkcję f1, która będzie inna funkcja, to będzie moja funkcja f od a, b, c, d, odjąć i teraz w nawiasie wpiszę a, b, c, d z tymi współczynnikami z pierwszego wiersza, czyli a, później b jest 0, c jest 1, druga c i minus pierwiastek z 3 przez 2
d i to podniosę do kwadratu. Czemu tak? Objaśnienie jest w moim ostatnim filmie, link jest również tutaj w rogu w opisie. I zobaczmy, czym jest to f1. To sobie skopiujemy. Trochę będzie tego liczenia. To jest to. Odjąć to, co jest tu w nawiasie, a to w nawiasie to szybko podniesiemy do kwadratu a kwadrat plus 1 czwarta c kwadrat, dodać 3 czwarte d kwadrat, dodać ac minus pierwiastek z 3 przez 2 cd minus pierwiastek z 3 ad. I dobra, tu się powinno dużo poskracać w tym f1, na przykład a kwadrat z a kwadrat, ac z ac. Co jeszcze? I minus pierwiastek z 3 AD z plus pierwiastek z 3 AD tutaj. I co powinno zostać? Co zostaje? To zostaje B kwadrat dodać C kwadrat dodać D kwadrat. To jest to. Plus BD plus pierwiastek z 3 BC. To jest to. I zostaje minus 1 czwarta C kwadrat minus 3 czwarte d kwadrat minus plus pierwiastek z 3 przez 2 cd. Tyle zostaje. I to jeszcze da się tutaj uprościć, bo b kwadrat to jest b kwadrat, c kwadrat minus 1 czwarta c kwadrat to jest 3. No trochę będzie tego liczenia tutaj. Czyli to mam. Pozbierane d plus 1 czwarta d kwadrat bd. Już z niczym się nie skróci, to jest BD i tu jest pierwiastek z 3 BC, a tu jest plus pierwiastek z 3 przez 2 CD. I zobaczmy, jaki jest fenomen tej funkcji f od 1, że ona nie zależy już od A, nie ma tutaj A. No to teraz idziemy, rozważymy sobie f2. f2 to będzie tak samo od A, B, ona już nie będzie zależeć od A. F2 to będzie tylko od B, C i D. I to będzie moje F1 od B, C i D, no bo ta F1 już nie zależy od A. Odjąć tak samo, robimy taką samą macierz, czyli to będzie, otwieram nawias i to będzie tak. B dodać 1 druga. B dodać pierwiastek z 3 przez 2 C. Dodać 1 druga d do kwadratu. I teraz zobaczmy, jak to się ukróci. F1 to jest to, czyli to jest b kwadrat dodać 3, przepiszę to, 3 czwarte c kwadrat dodać 1 czwarta d kwadrat plus bd dodać pierwiastek z 3 bc dodać pierwiastek z 3 przez 2 CD. Ja po prostu w głowie zrobiłem sobie tą macierz i ten pierwszy wiersz to jest właśnie z tymi współczynnikami tutaj. I zobaczmy, jak teraz to podniosę do kwadratu. To jest b kwadrat plus 3 czwarte c kwadrat plus 1 czwarta d kwadrat plus pierwiastek z 3 bc plus pierwiastek z 3 przez 2 cd dodać bd. I teraz znowu się dużo tutaj poskraca, bo skróci się b kwadrat tym razem. Skróci się jeszcze co? Powinno się skrócić BC i to się skraca i powinno się skrócić to wszystko tak naprawdę. I BD jeszcze się skraca tutaj i jeszcze 3 czwarte i 3 czwarte C to już tak i to akurat się skraca i zostajemy z wszystko tu się skraca. Czemu tu się wszystko skraca? A to oznacza, dobra, to się skróciło, to oznacza, że ta funkcja jest 0. No okej, to oznacza, że ta funkcja jest 0. To oznacza, że ja zwinąłem f1 do kwadratu, czyli to f1 to mogę zapisać tutaj, no tak niespodziewanie, to zapisuję tu, że to f1 to jest po prostu b plus pierwiastek z 3 przez 2c
plus 1 druga d do kwadratu. Skoro f1 jest tyle, no to moja funkcja f, wracam do tej równości, f to jest f1 plus to, czyli nasza funkcja f od a, b, c, d, to to jest f1, która wyszła tutaj, czyli to jest b plus pierwiastek z 3 przez 2 c plus 1 druga d do kwadratu. Myślałem, że jeszcze będziemy kontynuować te kroki, będziemy tworzyć f3, f4, ale nie, to już się skróciło i to jest dodać ten nawias a plus 1 druga c, a plus 1 druga c plus minus pierwiastek z 3 przez 2, minus pierwiastek z 3 przez 2 d do kwadratu. No i to jest oczywiście nieujemne, czyli mamy wykazaną naszą nierówność i zobaczmy, że jak pójdziemy do odpowiedzi, to tam też podejrzewam, że w ten sam sposób zostało to zwinięte. Zobaczymy. To jest 1, 5, 5 zadanie. 1, 5, 5. Mamy zwinięte w ten sam sposób do dwóch kwadratów.